Wojownicza księżniczka. Potrzebuję twojej pomocy. Pomożesz mi? Nie, nie, nie. Pletora znajdowała się na klifie w pobliżu jeziora Silva. Było to bogate królestwo, które handlowało swoimi wyjątkowymi klejnotami z sąsiadami. Ale ostatnio królestwo traciło wszystkie swoje klejnoty na rzecz czegoś dziwnego. Wiedźmy w kamiennej łodzi. Został schwytany przez wiedźmę w kamiennej łodzi. Kamień w łodzi wiedźmy. Mam na myśli wiedźmę w kamiennej łodzi. Panie, musimy coś z tym zrobić. Prawda. Dlaczego nie pójdziesz i nie sprawdzisz, czego naprawdę chce ta wiedźma? Och, mógłbym iść, panie, ale od rana mam skurcz w nocy. Jeremy był drogim przyjacielem syna króla, księcia Avrila. No i powiedzmy, że trochę bał się czarownic. Jestem pewien, że to tylko złodziej przebrany za wiedźmę, który straszy marynarzy i kradnie klejnoty. Ogłaszam wysoką nagrodę dla tego, kto pokona wiedźmę w kamiennej łodzi, uwolni nasze królestwo i jezioro Silvia od nędznej klątwy. Ale ministrowie Pletory kochali swoje życie bardziej niż nagrody. Wszyscy patrzyli w dół. Zaczekaj, tato. Żaden z naszych ludzi nie będzie ryzykował życia. Pozwól mi. Pokonam wiedźmę i przywrócę wszystkie klejnoty. Hurra! 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 Synu, wierzę w ciebie. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Poza podstawowymi zapasami, tato, chcę, by towarzyszył mi mój dzielny przyjaciel Jeremy. Żeby towarzyszył mi mój dzielny przyjaciel Jeremy. Wiesz, że boję się czarownic. Dlaczego chcesz mi to zrobić? Ha, ha, ha. Chodź, może zakochasz się w wiedźmie w kamiennej łodzi. Wtedy naprawdę staniesz się bohaterem dla Pletory. Jeremy, cicho. Och, naprawdę? Mam się uciszyć? No, nie wiedziałem. A tam była wiedźma płynąca po wodach jeziora Silva w swojej kamiennej łodzi. Książę Avril użył swojej liny jako lasa i zamierzał schwytać wiedźmę, ale kamienna łódź zniknęła. Gdzie ona zniknęła? Słuchasz mnie, może, książę? Kamienna łódka wiedźmy! Łapmy ją! Ale zamiast tego książę Avril patrzył na ręce wiedźmy. To są kajdany. Jesteś więźniem? Gdy tylko książę wypowiedział te słowa, z oczu czarownicy popłynęły łzy. Książę Avril był zdezorientowany. Wiedźma wyciągnęła rękę i gdy tylko go dotknęła, Avril! Nie! Gdzie jesteśmy? Oboje wpadli do wulkanicznego świata pod łóżkiem wodnym. Hej! Powiedziałem tylko hej! Poczekaj chwilę. Jesteś marynarzem, który zginął 2 dni temu. O, książę Avril. Wiedziałem, że przyjdziesz nas uratować. Wszyscy zaginieni marynarze są tutaj. Ale dlaczego zła wiedźma uratowała ciebie i nas? Nie, sire. Ona nie jest czarownicą. Jest księżniczką Avani z Królestwa Brukseli. Co? Dlaczego księżniczka porywa ludzi? Nie porwała nas. Uratowała nas przed demonem, Haka! Marynarze opowiedzieli bolesną historię księżniczki Avani. Kiedyś Królestwo Brukseli znalazło się pod wpływem zaklęcia. Wojownicza księżniczka wyjechała szukać, na co choruje morze.
Haka był okrutnym demonem wody. Rządził tymi wodami, którymi chciał. Pokonam go i uwolnię cię, Matko Morza. Po trudnej walce z demonem, gdy Haka zdał sobie sprawę, że nie może się równać z księżniczką, wykonał ostatnią sztuczkę i schwytał króla. Nie, tato! Czego chcesz, księżniczko? Ojca czy mego końca? Pomyśl o tym, księżniczko. Jeśli zgodzisz się na moje żądania, pozwolę królowi żyć i opuszczę twoje królestwo na dobre. Nie! Księżniczka została jego więźniem. Poświęciła się dla życia jej ojca i dobra jej ludu. Tak. Marynarze powiedzieli księciu, że Haka zawsze wysyła księżniczkę, by zwabiała marynarzy i kradła klejnoty królestwa Pladory. Księżniczka oddała wszystkie klejnoty Hace, ale uratowała nas i trzyma wszystkich w tej klatce. Boję się, co zrobi Haka, gdy zorientuje się, że marynarze żyją, a księżniczka go okłamała. Nawet będąc więźniem, jest taka odważna. Ona nie jest więźniem, Jeremy. Była i zawsze będzie wojowniczką. Musimy jej pomóc i raz na zawsze skończyć z Haką. Ale jak? Demony wody zawsze muszą być do czegoś przyczepione. Gdybyśmy mogli dowiedzieć się, do czego jest przywiązany Haka, moglibyśmy to zniszczyć i uwolnić wszystkich. Tuż przed wyjazdem na to heroiczne zadanie, ojciec Avrila dał mu magiczny medalion. Jeśli utkniesz, ten medalion wskaże ci odpowiedź. Jak to działa? Zobaczymy. Pomóż nam wydostać się z tej klatki. Avril dotknął medalionu, ale nic się nie stało. Popsuł się? Nie, spójrz. Ziemia się błyszczy. Medalik nas stąd wyprowadzi. Avril, Jeremy i marynarze zaczęli kopać ziemię pod klatką, by utworzyć podziemny tunel. Okłamałaś mnie, księżniczka. Mów, gdzie są ci wszyscy marynarze, których uratowałaś? Powiedz, albo z tobą skończę. Próbowałeś raz, Haka, i nie udało ci się. Śmiało, walcz ze mną! Mój ból nie ma znaczenia w obliczu niewinnych istnień. Jak śmiesz? Kajdany na rękach osłabiły księżniczkę, a jednak wstała. I nie dała się pokonać. Ku jej zaskoczeniu, jej pomoc wyskoczyła spod ziemi. Twój czas nadszedł, Haka. Stoisz w złym kierunku, Jeremy. O-o. Twój czas... nieważny. Wy, zwykli śmiertelnicy, pokonacie mnie. Nie zaatakujesz ponownie księżniczki. Avril, Jeremy i marynarze nie mieli broni. Ale to ich nie powstrzymało od robienia wszystkiego, co w ich mocy, by chronić swoją księżniczkę. Nie! Mój medalion! Avril, zrób coś! On jest silniejszy od nas! Ach! Gdybym tylko wiedział, do czego jest przywiązany. Książę Avril! Żelazny pas Natalii Haki! Jestem pewna, że moje kajdany są przymocowane do niego. To tam musi być przywiązany. To prawda. Podczas gdy Jeremy i marynarze walczyli z Haką, Avril podniósł duży kamień i miał zamiar rozbić go o kajdany księżniczki. Co? Nie! Nie rób tego! A demon wpadł głęboko w ziemię. Czar prysł i wiedźma wróciła do swojego prawdziwego ja. Książę Avril znalazł swój medalion. Wszyscy zostali zabrani z powrotem do Platory. Księżniczka Avani,
To wielki zaszczyt cię poznać. Będę wdzięczna tobie i Platorze, wasza wysokość. Książę Avril nie tylko uratował swoje królestwo, ale także moje życie. Królestwo Brukseli i Platora świętowały powrót swojego księcia i księżniczki. A co do Avril i Avani, cóż, ich historia dopiero się zaczęła.